No, hej wszystkim, tutaj Neski i witam was w następnym poradniku z Last Epoch i witam was po raz kolejny na stronie lastepochtools.com, czyli na najlepszej stronie, jaka istnieje, jeżeli chodzi o wszelakie buildy i tak dalej, i tak dalej. Maxroll nawet nie ma podjazdu tutaj do tej strony. Dlaczego? Macie tu absolutnie wszystko, całą bazę danych. Zacznijmy od tego, że w tym odcinku chcę wam wytłumaczyć, bo już film na temat tej strony robiłem, a chcę wam wytłumaczyć, jak zrobić własny loot filter na tej stronie. Po pierwsze, jeżeli korzystacie z Google Chroma i ktoś nie zna tak dobrego angielskiego, można w bardzo łatwy sposób tutaj sobie zaznaczyć, żeby było wszystko po polsku. Jak widzicie, wszystko jest po polsku. Ja zrobię ten poradnik w języku angielskim, tak jak jest domyślnie na stronie. Tak więc zaczynamy. Po pierwsze, macie tu pełno zakładek, możecie sprawdzać ladder i tak dalej, ale nas interesuje zakładka... Oczywiście nowa loot filters. I teraz uwaga, moi drodzy. Jak wejdziecie w loot filter, to najpierw powiedzmy, że wyszukujecie sobie jakiegoś buildu, prawda? Tak wygląda zakładka z buildami i po prostu szukacie, jaki build jest dla was odpowiedni. Co jeszcze, to, że jakby możecie stworzyć też własny jakby build, prawda? Własny build w build planerze tutaj, klikając, możecie zrobić własny build i tak dalej, ale możecie wziąć build właśnie stąd, klikając właśnie tutaj, zależnie od tego, jaka postać was interesuje. I jak powiedzmy, że ja już tutaj mam paladynka pod młotki na krwawienie, prawda, wziąłem sobie taki o build, kopiujecie link do tego buildu, bo to musi być lastepochtools.com/planner/ i te losowe literki, prawda, w ten sposób. I jeżeli skopiujecie sobie build z planera, który was interesuje, to wtedy wchodzicie w zakładkę loot filters. I tak wygląda zakładka loot filters. Tutaj po prawej, bo tutaj macie stworzone przez ludzi loot filtry, możecie sobie pobierać, macie ich pełno tutaj jest tych loot filtrów, lub create loot filter w tym miejscu. To jest po prostu, żeby stworzyć własny loot filter. Klikacie i interesuje was zakładka, jeżeli chcecie, żeby to wszystko automatycznie się zrobiło, interesuje was ostatnia zakładka, to jest Create for Build Planner, czyli stwórz loot filter pod właśnie Build Planner, prawda, który mamy. Więc klikamy i teraz zobaczcie, mamy tutaj coś takiego Build Planner, mamy tutaj pokazany przykład linku, więc wklejamy oczywiście tego naszego paladynka na młotki, wpisujemy sobie tytuł, czyli na przykład młoteczki XD, proszę bardzo, i klikamy Create. I voila, ludziska, mamy własny tutaj oczywiście loot filter. Jak widzicie, trzeba mieć tylko konto na tej stronie. Ja oczywiście tutaj mam swoje konto i tutaj jest pokazane, co jest tutaj dokładnie. Tutaj jest po prostu, to jest o loot filter, prawda? Możecie sobie jeszcze go edytować, w grze też oczywiście możecie go edytować. Pobieracie, prawda? Eksportujecie, pobieracie sobie oczywiście na kompa, no i tam oczywiście instalujecie w gierce sobie ten loot filter. I tyle, ludziska, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W bardzo łatwy sposób można sobie stworzyć podstawę przede wszystkim do loot filtra, prawda? Tutaj też można sobie zmienić poziom jakby naszej postaci i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie to jest właśnie poradnik, jak stworzyć loot filter sobie na tej stronie, a w sumie to jak strona za was może stworzyć ten loot filter. Jest to bardzo proste w obsłudze, jak widzicie, więc nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, a możecie też pobrać oczywiście gotowe loot filtry, więc tak to się właśnie prezentuje. Więc tutaj raczej nie ma już nic więcej do omawiania, do tłumaczenia. Wydaje mi się, że to wszystko, co powinienem powiedzieć. Tak więc, ludziska, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dajcie znać koniecznie, czy korzystacie z tego, czy nie korzystacie z tego. I cóż, ludziska, ten jakby jeszcze dodam od siebie na koniec, że to też jakby powoduje, że jeżeli macie ten build planner i tam na przykład macie zaznaczone w apiksach, na przykład, że w hełmie macie zwiększoną szansę na uderzenie krytyczne albo coś w tym celu, no to właśnie ten virtual czyta, jakie bonusy, tak, jakie statystyki was interesują w danym itemie, i właśnie na podstawie tego też, na podstawie też itemów, nie tylko buildu pod względem skilli, ale też właśnie na podstawie itemów, czy właśnie idoli z też posążków, właśnie też buduje ten loot filter, prawda? Więc tak to wygląda. No, tak więc żegnam się, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu, czy też odcinka na moim kanale, ludziska. Chaos!